Jeżeli Państwo pozwolą, to zacznę od środka. Chciałam Państwu przedstawić, tutaj po mojej prawej stronie stoi Kamil Kotarski. Kamil jest kucharzem, jest profesjonalistą kucharzem, jest ekspertem kulinarnym, jak my go tutaj wszyscy nazywamy. Przyjechał do nas z Lublina, znaleziony przypadkiem przez taką książkę, raczej może spis receptur smaków lubelskich pod tytułem jaki? Przepiśnik lubelski. Ten przepiśnik w bibliotece, miejskiej bibliotece publicznej w Bychawie oczywiście jest dostępny, można do niego zajrzeć i zaczerpnąć trochę smaków lubelskich kulinarnych. Kamil jest przy okazji też pasjonatem kuchni regionalnej i chyba dobrze się stało, że akurat trafił do Bychawy, bo my tutaj też jesteśmy pasjonatami kuchni regionalnej, regionalnych smaków. Staramy się wykorzystywać nasze lokalne produkty do wytwarzania najróżniejszych smaków, w tym przede wszystkim smaków wprost z literatury. Kamil, jeszcze kilka słów o tobie dodać? Ja to już chyba praktycznie wszystko, co najważniejsze. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Pewnie więcej o Kamilu dowiemy się w trakcie spotkania. Kamil będzie tutaj zaglądał panom i paniom w garnki, będzie podpytywał, może coś podpowiadał i pilnował, żeby nic niepowołanego na nasze talerze nie trafiło. Po mojej lewej ręce stoi dwóch panów, właściwie nie stoi, tylko pracuje. Jest to pan Andrzej Tracz. Pan Andrzej przyjechał do nas z Warszawy. Przyjechał z Warszawy, ale tak zupełnie... Chciałabym powiedzieć, że przyjechał specjalnie, żeby usmażyć Państwu karpia, ale to nie do końca prawda, bo tak naprawdę to przyjechał, bo zwyczajnie spodobała mu się dawno temu jedna bychawianka i tak do tej pory to trwa, ta sympatia. Ale my akurat na tym skorzystamy, bo mam nadzieję, że popróbujemy pysznego karpia. Obok pana Andrzeja stoi pan Ryszard Orszulski. Pan Ryszard reprezentuje Polski Związek Wędkarski Koło w Bychawie, które opiekuje się, czy też ma w zarządzie ten cudowny zbiornik, który mam za plecami, czyli Zalew Bychawski. Natomiast tego karpia, którego panowie smażą, podarował nam pan Jarek Długoszek. Pan Jarek z kolei jest od niedawna właścicielem stawów bychawskich, zwanych Zieloną Doliną. I oczywiście liczę na to, że karp będzie Państwu smakował i że jakieś opinie na temat smaku karpia hodowanego w bardzo naturalny sposób, bo pan Jarek jest zwolennikiem naturalnych produktów i naturalnego żywienia swoich podopiecznych, czyli ryb. Panowie już smażą, bo smażenie karpia wiadomo, że musi trochę potrwać. Z kolei dalej tam. Niestety nie mogę podejść. Mogę. Tutaj z kolei mamy kogoś, kogo tak naprawdę boję się przedstawić. Bo ma w sobie coś takiego, co od razu, jeżeli się usłyszy to jedno słowo, to od razu człowieka przechodzi taki chłód, lód, takie zimno. Ale tak naprawdę to jest ciepły facet, sympatyczny. Mam nadzieję, że przyrządzi też coś dobrego. Dlaczego taki zimny i taki... Dlaczego taki zimny? Bo nazywa się Piotr Luty. Piotr przyjechał do nas ze Stoczka Łukowskiego. To jest gdzieś tam na obrzeżach Lubelszczyzny? Mazowieckiego, granica. No ale jeszcze na Lubelszczyźnie.
pamiętam z lekcji geografii. Od niedawna, jest, przecież granice były przesunięte w województw. No dobrze, ale teraz jesteś w Lubelskiem i nie ma się co tutaj wypierać. Piotrek przyrządzi dla nas, no właśnie. Jeżeli mi się uda. Proszę Państwa, to trzymajmy mocno kciuki, żeby się udało, ale powiedz, co to będzie. Ma być kiszka kartoflana, powiedz po staropolsku, ale regiony lubelskie bardzo z tego słyną. Także, no nie wiem, no zobaczymy po prostu, co dalej. Na razie mam dużo pracy tutaj. Dobrze, w takim razie nie przeszkadzamy w pracy. Ja tylko dopowiem, że ziemniaki pochodzą z pól podbychawskich. Kamilu, czy ty kiedyś... Mikrofon poproszę. Kamil jako ekspert na pewno będzie tutaj podpowiadał może gotującym, jak może co do tej kiszki jeszcze dosypać, co dodać, żeby to było takie dobre. Gotowałeś kiedyś kiszkę? Kiszkę ziemniaczaną raz w życiu gotowałem z jedną panią na warsztatach kulinarnych i powiem, że to był proces czasochłonny. Trwało praktycznie 5 godzin. Warsztaty były zaplanowane na 4 godziny łącznie z degustacją, a my dalej robiliśmy tą kiszkę ziemniaczaną. Znaczy, już kończyliśmy, część ekipy już miała posprzątane wszystko, zjedzone, ale wszyscy czekali na tą kiszkę ziemniaczaną. Włożyliśmy ją do pieca, pani w międzyczasie wyciągnęła nalewkę, powiedziała do mnie: usiądź sobie, synku, już się narobiliśmy, to teraz wszyscy poczekają. U mnie w domu tak zawsze jest, robię kiszkę cały dzień, dzieci zjedzą obiad, kolacja, na kiszkę ziemniaczaną i tak czekają. Powiem Państwu tak bardzo szczerze, że tak, to było niesamowite doświadczenie kulinarne dla mnie jako dla kucharza, bo tak jak pamiętam smak dzieciństwa z rodzinnych stron mojej mamy, gołąbki z ziemniakami w środku, co dla mnie jest największym takim doświadczeniem kulinarnym. To jest bardzo stary galicyjski przepis na to, że ziemniaki się gotuje, pół kilograma ziemniaków się gotuje, pół kilograma się ściera na tarce, odciska się z wody, miesza się ze sobą, dodaje się jajka, pieprz ziołowy i się robi z tego farsz. Podobnie się robi kiszkę ziemniaczaną, z tym, że w kiszce ziemniaczanej bardzo ważny jest ten flaczek, tak? I on niestety musi być naturalny, ale też musi być dobrze wypłukany, najlepiej namoczony wcześniej w solance, żeby zabić wszystkie bakterie. No i to jest proces taki, który zabiera dużo czasu, ponieważ trzeba być bardzo precyzyjnym, bardzo dokładnym, żeby ją dobrze wypchać, ponieważ ona nie może pęknąć, jeżeli będą puste przestrzenie. To tak jak z kiełbasą, tak? No to niestety zbierze się powietrze i pod wpływem wysokiej temperatury strzeli. Ta pani powiedziała, że tylko raz jej kiszka pękła, ale rowerowa. Nie ta ziemniaczana. Rowerowa, jak pierwszy raz ją mąż, jeszcze nie mąż, jechali razem rowerem na pierwszą randkę, no i ktoś wysypał gwoździe, podobno po złości, i kiszka rowerowa strzeliła, ale nigdy ziemniaczana. No i kiszka ziemniaczana, jeżeli jest naprawdę dobrze przyprawiona i są dobrej jakości ziemniaki wyhodowane przez nas, najlepiej nie kupowane, ale chyba że ze sprawdzonego źródła, no to nie ma innej możliwości, jak tylko takiej, że wszyscy kiszkę ziemniaczaną jeść będą ze smakiem. Nie bez powodu tę dzisiejszą imprezę zaplanowaliśmy na piątkowe popołudnie. Zakładam, że wszyscy mają jutro wolną sobotę, mamy bardzo dużo czasu, także spokojnie możemy tutaj na kiszkę czekać nawet i do jutra. Na pewno, natomiast ja jeszcze chciałam na chwilę tutaj do karpia, ponieważ no, karpia, jak wiadomo, jest rybą królewską, dlatego że na naszych stołach rządzi od czasów, z tego co jak ja sięgnąłem kiedyś do historii kuchni polskiej, to jest początek XII wieku i to są rejony obok Krakowa, Stawy Milickie, też Dolny Śląsk. No i w zasadzie z karpiem jest tylko jedna bardzo ważna rzecz. Musi być dobrze traktowany w wodzie, musi być naturalnie karmiony, a ta woda musi być przepływowa. No niestety, jeżeli hodowca spowoduje, że ta woda będzie stała, no to niestety kupujemy karpia raz tylko do roku, tak? Bo taka się wytworzyła u nas kultura jedzenia ryb, niestety. No i różne są jakby opinie. Jestem bardzo ciekawy, bo już tutaj rozmawiałem z panami na temat hodowli tego karpia, że woda czysta, że woda przepływowa, to są bardzo takie ważne niuanse, bo gdy ja na przykład szukam jakiejś dobrej jakości ryby, to powiem Państwu szczerze, że trudno jest znaleźć, nawet w naszym regionie, który słynie i który teraz obecnie produkuje w kraju najwięcej karpia,
znaleźć dobrej jakości rybę. Więc nawet jeżeli kucharz będzie stawał na głowie, nie wiadomo co tam sypał, przyprawiał, marynował, to jeżeli ta ryba nie pochodzi z dobrej jakości wody, to trudno będzie o to, żeby ta ryba była smaczna. I to jest bardzo fajny patent, ponieważ ja to nazywam, że to jest patent rybacki. Ponieważ kiedy pamiętam, też jeździłem z moim ojcem na ryby i hodowcy ryb, w tym też moja taka jedna zaprzyjaźniona pani z gospodarstwa rybackiego, smaży karpia na wielkiej żeliwnej patelni nad paleniskiem, wrzuca go właśnie na taki olej, miesza go z takim olejem tłoczonym na ciepło, to jest akurat na roztoczu, i właśnie podaje takie, ona mówi, chrupki z karpia, bo takie dzieci nazywały, bo to chrupie, tak? I do piwka, to jest genialna sprawa. I tak jak powiedziałam na samym początku, bardzo ważna jest hodowla. Jestem przekonany o tym, że ta ryba będzie smaczna. Natomiast też mnie jeszcze tam bardzo interesuje pierwsza tam uczestniczka, pani taka była, czy nie ma, kroiła chyba natkę pietruszki, bo tutaj z tego co wiem, to ma być też makaron z grzybami i podejdę tam do niej. Jestem bardzo ciekawy, bo nie zdążyliśmy się sobie przedstawić. Dzień dobry. Proszę coś powiedzieć o sobie. No, jestem Teresa Bogodzińska. Pani będzie przygotowywała makaron z grzybami, tak? Tak, z borowikami. Ale to będzie w makaron taki domowy, spaghetti, czy... Wstążka. Makaron wstążka, ale sos borowikowy do tego? Nie sos, to będą borowiki naturalne z bychawskich lasów. Z oliwą, z oliwek, czosnkiem, pietruszką. O, proszę Państwa, no będziemy mieli swoją lokalną bychawską pastę, że tak powiem, tak? Czyli po prostu makaron z grzybami, więc bardzo trzymam kciuki. No, borowiki to są najlepsze grzyby, a w tym roku, jak wiadomo, nawet jak ktoś nie chciał, poszedł do lasu, znalazł grzyby. To po prostu znalazł tyle grzybów, że może mu teraz wystarczyć na pewno na najbliższy rok co najmniej. Także będziemy próbować, co wyjdzie. Natomiast ja jestem jeszcze taki bardzo ciekawy inspiracji do tego przepisu, bo to jest bardzo ważny punkt tutaj tego naszego spotkania. Panie Kamilu, to jeszcze nie ten moment. To jeszcze nie, dobrze. Inspiracje do lasu. Okej, oddaję głos pani Basi. Musimy trochę poczekać na te inspiracje, ponieważ te obie potrawy wymagają bardzo dużo czasu, dlatego pozwoliłam sobie zacząć to wszystko od środka, żeby panowie mogli smażyć, przyrządzać, a my sobie w międzyczasie będziemy opowiadać bajki. Proszę państwa, wiem, że jest tutaj na sali kilka osób, które tak niecierpliwie bardzo mrugają do mnie, coś próbują mi powiedzieć, nie wiem co, machają, nie wiem o co im chodzi naprawdę. Jedna nawet chciała mi wyrwać mikrofon, ale... No i teraz jest ten moment, żeby ten mikrofon mi... Aha, tam. No dobrze. To są te panie. Panie przyjechały do nas z Bogucina, reprezentują zarówno Gminną Bibliotekę Publiczną w Garbowie z filią w Bogucinie i Stowarzyszenie Mój Bogucin, i w ogóle są fantastycznymi dziewczynami. Głośno o nich w mediach, w radiu, w gazetach o nich piszą. Tak, we wszystkich gazetach. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo wszystkim i każdemu z osobna. Tak jak Pasia wspomniała, przyjechałyśmy po raz trzeci na Mola z Bogucina. A ponieważ wyczytałyśmy w zaproszeniu, że to jest 25. edycja Mola, więc... Ptaszki ćwierkały w Bogucinie. Ptaszki ćwierkały w Bogucinie, że dzisiaj jest 25. edycja. I jak to w Bogucinie bywa, przecież nie mogłyśmy przyjechać z pustymi rękami. Także przywiozłyśmy dla Basi tort, prezenty. Prezenty i wiersz od naszej lokalnej poetki pani Zosia Bramek, który, jeśli pozwolisz, to na wpół z Elką przeczytamy. Będzie trudno, bo ciężko, żebyśmy oddały całą finezję i tą precyzję pani Zosi poezji, no ale będziemy się starać z całego serca. Wiersz jest jeszcze ciepły, bo powstał... O Brzasku, ja słyszałam o Brzasku. My nie umiemy go za bardzo czytać, także bardzo przepraszamy, jeżeli przecinka nie postawimy albo kropki, ale... No może zacznę.
Wiersz nosi tytuł Na spotkanie z molem, napisała go pani Zofia Brama. Jesień roztacza swoje uroki. Złote listowie sypie na głowę, na babim lecie płyną pajączki. A tuż za nimi mole książkowe. Ciągną gromadnie, kto i jak może. To nic, że zima za progiem straszy. Dziś okupują zalew pod Zamcze. Gościnny, śliczny lokal Saszy. W trakcie konsumpcji opasłych tomów proszę się mole pod stół nie chować. Moc kulinarnych zżarły przepisów po to, by dzisiaj je prezentować. Jesienne smaki z lasu i z wody Kamil Kotarski za chwilę poda. Doda przyprawy z naszych ogrodów. Degustujemy, to jest przygoda. Kocham was wszystkie molowe cuda. W dobie smartfonów i komputerów, że istniejecie pomimo wszystko, że czasem mają was za frajerów, co z nosem w książce dotrwają świtu, jeśli lektura przetrwać nie daje. A wyobraźnia bez biur podróży pozwala zwiedzać dalekie kraje. Kocham was, mole, za dotyk książki, z takim pietyzmem i ciekawością. To niezawodny lek na samotność, darzy przyjaźnią, czystą miłością. Jeszcze pozwólcie, że przeczytam drugą część wiersza. Warto by mole też się zalęgły wśród sfrustrowanych dzieci, młodzieży. Niech pokochają czytanie książek, im też od życia coś się należy. Są wśród was ludzie wprost pasjonaci. Pani Basieńka takim okazem literaturę z kulinariami misternie spięła i już są razem. Wyszło na dobre i po mistrzowsku, na dowód od nas tort i uznanie wielkie. Przepis nie z książki, z samego życia, co redaguje drobne pisanie sak i powieści, poezji, pieśni. Ciekawych wątków znajdziesz bez liku, nie jeden prozę szarego życia pięknie ubarwi w swym pamiętniku. My z Bogucina... całą namolną, znaną Basieńce wdzięczną osobą życzymy zdrowia, sukcesów w pracy, niech słodycz tortu wciąż będzie z tobą. Najmilszy molu, pani Barbaro, gdy minie zwiewna jesienna mgiełka, czekamy ciebie tu w Bogucinie. Nie bój się zimna, rozwiń skrzydełka. No i jeszcze od naszej właśnie poetki, pani Zofii Abramek, takie bardzo ciepłe mole, moliska, moliki, kocham was. A teraz coś dla mola. O kurczę. Teraz coś dla ducha dla ciebie. To będzie dla ciała, a ta książeczka będzie dla... Proszę. Wiersz na przypomnienie też proszę, Basieńko. Proszę państwo, to ja teraz idę łaskę uronić. Dla ducha, dla ciała. Nie no, nie przesadziłyście, przepraszam. Nie przesadziłyście? Nie. Bo mam tylko jedną rękę. Mam nadzieję, że my też coś spróbujemy, bo jesteśmy bardzo głodne. Tak, no tego się obawiałam. Tego się obawiałam, że tym tortem będę musiała się z państwem podzielić. Takie życie. Bo muszę państwu powiedzieć, że to jest najlepszy tort na świecie, wykonany rękoma tej oto tu Jadwigi. To jest naprawdę mistrzyni tortów. Piecze torty metodą tradycyjną, czyli biszkopcik, masa klasyczna, z bychawskiego masła zapewne i z mirabelek, a masło tak, bychawskie oczywiście, z czekoladką, ze spirytusikiem. Nie powiem, że to, ten napój akurat był z Bychawy, no ale... Ale ze zboża czy tam z czegoś też i z Bychawy pewnie. Bardzo wam dziękuję, kochani, naprawdę wzruszona jestem i nie wiem, co dalej będzie, czy ta impreza będzie mogła się dalej toczyć w tej sytuacji. Czyli co, chyba trzeba pokroić ten tort jednak, nie? Proszę państwa, czy macie ochotę już teraz na ten pyszny tort, czy czekamy? Nie macie, bardzo dobrze. Nie macie, rozumiem, tak?
Nie. Dobrze, no trudno. Ale dla ciebie będzie większa porcja. Dla Basi zostawimy większą porcję. Ja oczywiście na to liczę, że największa porcja mnie się przypadnie w udziale, bo to jest naprawdę przepyszne, nawet go nie jedząc już wiem, że tak jest. Mam nadzieję, że fotograf zrobił zdjęcie, bo to jest niepowtarzalna chwila. Później już nie będzie tak pięknie. No dobra dziewczyny, no to czekamy na tego torta. Proszę Państwa, ponieważ jeszcze w tej chwili, jak siedzicie Państwo przy stołach, jeszcze jest tak, myślę, ładnie, elegancko. Bardzo się staraliśmy, żeby Państwu było dzisiaj miło, dobrze, przyjemnie. Aranżacja tego wnętrza to jest dzieło pani Moniki Gęby. Jej koncepcja, natomiast przy wykonaniu tego wystroju pomagały Magdalena, Boże, jaka Magdalena, co ja plotę, Matylda, ma takie oryginalne imię, Matylda Tracz, Matylda Tracz. Zastanawiałam się chwilę nad nazwiskiem, bo zawsze ją wymieniam ją jak nazwiskiem panieńskim. A szanowny małżonek patrzy na mnie takim ostrym wzrokiem, dlatego nie chciałam popełnić pomyłki. Pomagały też Dorota Szczepańska, Joanna Marek-Stanicka i ja trochę jako siła robocza. Więc mam nadzieję, że przy tych stołach będzie Państwu bardzo, bardzo sympatycznie. Czekamy na torcik, a ja już mogę tak normalnie, oficjalnie z Państwem się przywitać. Witam Państwa bardzo serdecznie na, no, wydały tajemnicę 25. edycji Dania dla Mola. Ta edycja jest taka bardzo, powiedziałabym, naturalna, bo chcemy przyrządzić smaki, które... smaki potrawy... do wykonania których użyjemy produktów naturalnych, czyli takich, które znajdziemy w naszych ogrodach, zostały znalezione w naszych ogrodach, złowione w wodzie i znalezione w lesie. Także będzie bardzo naturalnie, przy czym ta naturalność również będzie się przejawiała chyba też trochę w stroju. Przyszedł właśnie do nas pewien gość, bardzo sympatyczny gość. Ja tu muszę rekwizyt dla niego przynieść. Ten gość. Gdzie jest ten gość? Chodź. Chodź. Kurczę, musimy tego gościa postawić chyba trochę wyżej. Może na krzesełku? Popatrzcie. Państwo już mieli przyjemność podziwiać kreacje modowe tego młodego człowieka. To jest Jakub Kulpa. Znacie Państwo Jakuba. Prywatnie jest Jakubem Kulpą, bo na potrzeby wydarzenia molowego jest po prostu molikiem. Dzisiaj przepięknie się ubrał w strój wykonany z naturalnych materiałów. Ten strój jest, proszę Państwa, wypożyczony z Bychawskiej Izby Regionalnej. Kłaniam się nisko pani Teresie Tracz, prezes Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. Można ten strój przymierzać, tak? Można przymierzać w Bychawskiej Izbie Regionalnej, jeżeli oczywiście ktoś, komuś uda się w niego zmieścić, ale przyjemne, naturalne, naprawdę fantastyczny strój, kapelusz do tego oczywiście słomkowy, portki lniane, koszula lniana, przepięknie wygląda. Molik ma do Państwa słów kilka, dosłownie słów kilka, jeżeli Państwo możecie go posłuchać, to będzie mu na pewno bardzo, bardzo miło. Witam wszystkich miłych gości.
na czytaniu pod niebieniem, bo potrawy oraz książki zawsze będą w dobrej cenie. W książkach jest przepisów wiele, zaraz będą przyrządzone i przez wszystkich tu obecnych sprawiedliwie ocenione. Gdy wszystkiego spróbujecie, zapomnijcie o swej diecie. Niechaj każdy wyda werdykt, która z potraw koi nerwy, która pieści pod niebieniem. Kiedy czytasz przepis w książce, masz wrażenie, jestem w niebie. Niechaj każdy się wypowie, zagłosuje na potrawę, a zwycięski dzisiaj przepis niech przyniesie książce sławę. A gdy wszystko ocenicie, smaczne jadło. No i picie, wrzućcie tutaj banknot mały, byśmy znowu się spotkali. Dziękujemy bardzo. Oczywiście, proszę Państwa, my nie będziemy czekać, aż Państwo popróbujecie i posmakujecie, tylko to jest ten moment, kiedy możecie bezpośrednio z Molikiem zamienić słów kilka i wykonać właściwą, odpowiednią czynność. Molik dzisiaj, tak jak powiedział, zbiera na obiadek dla Mola. Państwo już wiecie, co macie robić, a Molik też idzie do pracy. A ja w tym czasie może dokończę jeszcze powitań, bo pewnie jeszcze trochę zostało tutaj słów do powiedzenia. Drodzy Państwo, naprawdę ogromnie się cieszę, że jesteście tutaj dzisiaj z nami wszyscy i ci, którzy za chwilę będą musieli, ci, którzy się już mierzą z gotowaniem i ci, którzy za chwilę będą musieli to zrobić. To jest naprawdę wyzwanie niesamowite, żeby dla armii chyba głodnych jednak ludzi przygotować coś dobrego. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Zastanawiam się, czy możemy już teraz opowiadać, przywoływać literacki odpowiednik Kiszki Ziemniaczanej. Pewnie tak. Nasza biblioteczna stażystka i jednocześnie od niedawna biblioteczna stażystka, a generalnie to nadworny poeta, nadworna poetka chyba powinnam powiedzieć, na wieść o tym, że w Bychawie będzie przyrządzana Kiszka Ziemniaczana, popełniła poemat. Czy tylko pytanie, czy zechce go odczytać? Dorota Szczepańska. Dorotę Państwo znacie, a wiersz za chwilę poznacie. Pytać na sucho, nie wiem, o co jej chodzi. Może na uwagę coś trzeba. Ale Kiszka, gdy usłyszę, to wydaje zawsze mi się, że pomyłka straszna jakaś, albo skucha, albo draka, przydarzyła się niestety. I to przez te lamenty. A tymczasem, mili Państwo, to co wyżej, to jest kłamstwo. Bowiem Kiszka Ziemniaczana to potrawa niesłychana w swej prostocie i w swym smaku, która wszystkich trzyma w szachu. Nic trudnego w kiszki składzie. Do ziemniaków boczek kładziesz i cebulę, i przyprawy. I to prawie koniec sprawy. Jeszcze to wyrobić ładnie, dodać nieco mąki sprawnie, trochę przypraw, czosnku nieco. I nim trzy kwadranse zlecą, gotujemy, podajemy i pochwały przyjmujemy. Kiszkę, którą Piotr... Czy jesteś w stanie ugotować taką kiszkę, o której pisze Dorota? A słuchałeś? No proszę, tak jest przejęty. Pierwsze słowa tylko słyszałem. A jaka to miała być kiszka? Oczywiście miała być pyszna. Ja miałem zajęty z sobą, swoją kiszkę, tak powinna ma być pyszna. Dobrze, to wróćmy jeszcze do tego karpia i też do literackiej receptury. Ponieważ to właśnie Jarek Długoszek miał dzisiaj tę literacką recepturę przedstawić. Panowie zostali, że tak powiem, wrobieni, to jest dobre słowo, wrobieni w smażenie.
Pan Jarek niestety dzisiaj pracuje po południu, także bardzo serdecznie Państwa pozdrawia, ale niestety na życie zarabiać trzeba i nie zawsze jest to wtedy, kiedy ma się na to ochotę. Literacka receptura, którą znalazł pan Jarek, pochodzi z książki Katarzyny Enerlich, Prowincja pełna smaków. I teraz proszę państwa, no ktoś na ochotnika niestety musi przeczytać ten fragment, no bo karp nie będzie smakował, jeżeli nie będzie literackiego odpowiednika literackiej receptury. Okulary się znalazły, więc jest nadzieja, że uda się przeczytać. Wspólnymi siłami wyciągnęliśmy ze stawu wielkiego karpia. Dawno nie widziałam takiego okazu. Nawet nie wiedziałem, że w ogóle są takie w naszym stawie. Zatem dziś na obiad ryba, oświadczyłam. Ja go sprawię, a ty usmażysz. Czy to dobry podział ról? Bardzo dobry. Ach, jak ja lubię karpie. Ja też. Pochylił się z Zosią nad złowioną rybą i coś jej tłumaczył. Ich relacje poprawiły się, choć wiedziałem, że nigdy nie będzie jej traktował jak córki. Rozmawiał z nią jednak często, zabawiał, a ona go polubiła. To na razie wystarczyło. Wiedziałam, że niczego tu nie przyspieszę. Wszystko musi ułożyć się samo. Mama usmaży ipkę, co wujek ją złowił, a Zosia ją zje i już. I po kłopocie, opowiadała sama sobie. Wojtek oczyścił rybę i przyniósł gotową do kuchni. A ja w tym czasie przyrządziłem kapustę kiszoną z dodatkiem chrzanu i oliwy. Ryba doskonale smakuje z kiszoną kapustą. Po chwili karp i nic nie widzę, bo zachuchały mi się okulary. Moment. O, no niestety nic nie widzę. Po chwili karp skwierczał na patelni i smakowity zapach roznosił się po całej kuchni. Opruszyłam go tylko mąką. Szybko się przyrumieniłam. Na koniec posoliłam i posypałam cytrynowym pieprzem. Poczuliśmy, że jesteśmy bardzo głodni. Nałożyłam na talerze duże porcje, dodałam kapustę kiszoną, przygotowałam dzbany lemoniady i zasiedliśmy do obiadu. Zrobiło się naprawdę sielankowo. Bardzo dziękujemy. Tak jak powiedziałam, jest szansa na nagrodę. Pani Sylwestrze tutaj w naszym cudownym kuferku. Panie Sylwku, z tego kuferka nagród może pan sobie zaczerpnąć jedną rzecz, niestety tylko jedną. Ja tylko powiem, że sponsorem tych drobiazgów, tych gadżetów jest Starosta Lubelski. Czyli szef, no się okazało, kurczę. No to wyciągam, nie patrząc. No nie, torebka jest tylko dodatkiem do prezentu. Czyli jeszcze raz. No, ale tak ładnie wyglądają te słoiczki. No to akurat nie jest sponsorowane przez Starostę Lubelskiego. Ale może to dobrze. Może to dobrze, co to jest? Co to takiego? Brać okulary. Dobry, kocham cię. Nie? Już? Posmarowałem tobą chleb? A, to są słowa z piosenki. Dzień dobry, kocham cię. Ja ci wziąłem torcik. To akurat ta nagroda została wykonana w Manufakturze Literackich Smaków. Co to jest, to na pewno chciałbyś wiedzieć. Chciałbyś wiedzieć, co to jest? To Monika wie najwięcej na temat tego, co to jest. To jest taka konfitura przygotowana specjalnie na zimę, długą, bardzo zimę, bardzo długą zimę dla mola, żeby miał co jeść na śniadanie, no bo wiadomo, że śnieg pada i pada, zimno mróz, to trzeba się czymś rozgrzać, tak? Więc tu jest taka wspaniała receptura rozgrzewająca. W tym słoiczku oprócz tego rozgrzewającego czegoś, czyli imbir, to jest ten coś, co grzeje, jest jeszcze rabarbar, pomarańcza, no i cukier oczywiście, żeby było słodko. Tak. Także smacznego życzę i polecam wszystkim różnych takich, że tak powiem, eksperymentów kulinarnych, tak? Nie tylko z dżemem. Jest też takim chciałam powiedzieć poetą, bo wierszokletą. Potrafi na zawołanie napisać coś rymowanego i właśnie pisze na temat coś na temat tortu.
ale myślę, że jeżeli by zjadł jeszcze jeden kawałek, to by mu lepiej poszło. No, szanowni państwo, ja tutaj przyszedłem, bo akurat bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o kiszkę ziemniaczaną. Ponieważ damy odpocząć pani Barbarze, tutaj się pan śmieje, ale naprawdę wymieszanie tych ziemniaków z tymi wszystkimi przyprawami i dodatkami to jest robota misterna. I o ile ten pan się trochę, że tak powiem, wycwanił, bo wziął sobie łyżkę drewnianą, tak powiem państwu szczerze, że według tradycyjnej staropolskiej receptury i literatury to tylko rękoma. To tylko rękoma, jak to powiedziała kiedyś jedna pani, trzeba dobrze wymościć po prostu, żeby się wszystko dobrze połączyło, wszystkie składniki. No i teraz szanowny... O, bardzo ważna uwaga, proszę powiedzieć głośno. Nie może być za gęsty farsz. Dlaczego? Po prostu, bo będzie ściskał i będzie pękał. I to jest właśnie ta precyzja, o której mówiłem na samym początku, tak jak z farszem do kiełbasy. Tutaj mówimy o kiszce ziemniaczanej, ale tak naprawdę, szanowni państwo, no to jest sztuka po prostu, tak? Sztuka na intuicję, na czuja. Niektórzy to metodą prób i błędów, ale widzę, że pan jest tutaj doświadczony i uda się panu na pewno. Jestem o tym przekonany. Musi pan w to wierzyć. No niestety, postaramy się jakoś to z tego wybrnąć, ale inne mięso można spróbować. No akurat tutaj serowego ziemniaka, no nie uda się po prostu spróbować, jaki to ma smak. Dopiero po ugotowaniu. Czyli tak naprawdę lubi pan ryzyko w kuchni. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, a my z niecierpliwością będziemy czekać. Natomiast trzymajcie kciuki, pan powiedział, od kiszki ziemniaczanej. Także trzymamy kciuki. A tutaj jest jeszcze taki bardzo fajny motyw, jak widzę, że już pani dusi grzyby. Ale ja widziałem, że pani zrobiła taki stary, bardzo kuchenny trik. Wrzuciła pani chyba czosnek do oliwy. Który później wyjęłam, bo nie każdy lubi. A więc pani zaaromatyzowała tą oliwę świeżo pokrojonym czosnkiem. Tak go troszkę przyrumieniła. Czosnek wypuścił smak. Zręcznie go cały wyłowiła. I do tego dodała pani grzybki. A grzybki wcześniej były obgotowane? Nie, prosto z tym właśnie aromatycznym sokiem. Prosto z lasu świeże, jędrne, soczyste borowiki na patelnię trafiły. Także też trzymamy bardzo kciuki. Ja jestem ciekawy, która potrawa dzisiaj okaże się najsmaczniejsza według państwa. Skoro było o makaronie, to myślę, że warto byłoby przytoczyć literacką recepturę. Co prawda pani Teresa, słynąca z fantastycznej kuchni i stosowania takich naturalnych produktów podczas gotowania, pasjonatka naturalnej oliwy i naprawdę z takim niesamowitym wyczuciem smaku przyrządza te potrawy. Żeby pani Teresy nie męczyć, to myślę, że możemy kogoś innego poprosić do przeczytania tej literackiej receptury. Mam nadzieję, że pani Teresa się zgodzi. Zgodzi się, bo jest bardzo zajęta gotowaniem. A dla państwa szansa, żeby z tego kufereczka jeszcze jakąś nagrodę dla siebie uszczknąć. Kto ma ochotę przeczytać literacką recepturę? Bardzo krótką. To będzie przepis z książki Małgorzaty Musieroli, Szósta klepka. No obiad był makaron w sosie mediolańskim. Potrawa, która w domu Żaków pojawiała się rytmicznie, mniej więcej dwa razy na tydzień. Podstawową zaletą tego bezmięsnego dania było to, że nie wymagało ono zbędnego wkładu pracy. Należało po prostu ugotować makaron i zalać go gorącym przecierem pomidorowym z dodatkiem oliwy i mnóstwa wściekle gryzących w gardło przypraw, wśród których prym wiodły curry i pieprz. W czasie, gdy Cesia kaszlała nad makaronem, wróciła z miasta przysypana śniegiem Julia. Jej czarne oczy migotały, migotały, aż gwiazdki śniegu na kołnierzu i... Migotały też gwiazdki śniegu na kołnierzu i ramionach. Lśniły włosy pod puszystą czapeczką.
Bardzo dziękujemy. Proszę sobie zaczerpnąć z tego magicznego kuferka nagrodę dla siebie. Piotr przed chwilą powiedział, ten, który przyrządza kiszkę ziemniaczaną, powiedział, że trzeba mocno trzymać kciuki za powodzenie tego przedsięwzięcia. Ja mogę powiedzieć w ciemno, że to przedsięwzięcie się na pewno uda i na pewno kiszka będzie pyszna. Chociażby dlatego, że... No właśnie. Piotrze, czy możesz Państwu opowiedzieć, jak się przyrządza żur w warunkach polowych? Nie wiem, jak mam to powiedzieć Państwu, ale no jest taka możliwość. Jeżeli przykładowo mamy czajnik nawet do zagotowania wody, nim też można zrobić ten żurek. Akurat ostatnio, tu akurat pani Basia, która stoi koło mnie, akurat to próbowała, no i akurat wyszedł. Mogę Państwu też powiedzieć, że był naprawdę fantastyczny. Mieliśmy do dyspozycji czajnik elektryczny, wodę w kranie i trochę produktów, czyli biała kiełbaska, trochę przypraw. Okazało się, że żurek z czajnika elektrycznego naprawdę smakuje fantastycznie, wybornie. I w dodatku jeszcze po pewnych tam czynnościach higienicznych nadaje się do gotowania wody na herbatę i kawę, czy tak? Dokładnie, nie zepsuł się, był idealny. Nawet jak robiliśmy jeszcze golonkę później. To też nie jest żart. Naprawdę tak było. W czajniku elektrycznym do gotowania wody na herbatę można przyrządzić też golonkę, drodzy Państwo. Ponieważ czasu było niezbyt dużo, bo podejrzewam, że jeszcze coś udałoby się w tym czajniku wymyślić. To na jakim etapie jesteśmy? No już będziemy kończyli farsz, który będzie po prostu później naciewany w kiszkie. No i będziemy próbowali to jakoś parzyć. No zobaczymy w ogóle, jak to dalej będzie wychodziło. No akurat spróbować nie mam możliwości żadnej, bo no to jest jednak serowy ziemniak, tak jak ten pan powiedział wcześniej, że to wszystko robimy na czuje, co nie? A czuj chyba jest całkiem niezły. Chyba tak. Będziemy mogli ocenić pewnie za chwilę. Karp pachnie przepysznie. Pan podobno smaży tego karpia od dawna. Tak, 30 lat wędkuje ponad, no i smażę. Żona nie chce się do tego dotykać, bo to jest dla niej niewygodne. Dlatego ja to wszystko robię. Smakuje żonie? Bardzo. Ja zazwyczaj nie jadam, ale żona jada. A czy żona jest tutaj na sali? Moglibyśmy ją zapytać, czy rzeczywiście jej tak smakuje, jak pan twierdzi? To znaczy nie ma tu żony, bo w domu jest. Ona nawet nie wie, że ja tu jestem. Proszę państwa, no i wszystko stało się jasne. A jak pan przyrządza tego karpia? Niech pan nam opowie. Ja przyrządzam karpia tak. Nie lubię oprawiać go, syn mój oprawia, a ja jedynie go smażę, prawda? Ale tak, posolę go, cebulkę włożę, w lodówce leży i na drugi dzień smażę. No to wiadomo, tam sól, pieprz, mąka i on się tam smaży do koloru takiego złocistego. No i częstuję na stolik i każdy je chrupie. A może pan coś powiedzieć o naszym bychawskim zalewie, bo z tego co wiem, to jest pan w zarządzie Polskiego Związku Wędkarskiego Oddziału Bychawie. Jaką rybę można tu złowić? Co zrobić, żeby w ogóle móc powędkować? I co? Zalew istnieje od 72 roku. Tym się sugerujemy, bo jest odpływ, nie? I miech zrobiony i tam pisze 72 rok. A u nas można rybę złapać tak. Suma, jest potężny sum. Ostatnio kolega złapał 170 cm, miał 23,5 kg, ale to nie jeden. W tym roku było parę wyciągniętych. Szczupaki są, sandacz piękny, płoć, no poza tym jeszcze lin, karaś srebrzysty, karaś biały, no sporadycznie się trafia węgorz. No tyle, co mogę powiedzieć, jaka ryba tu jest.
I wiadomo, na jeziorku, jak to się mówi tam, tam jest głęboko, jest 2,5 metra, ale 1,5 metra jest mułu tego i tam ten sum urzęduje. Żeby go złapać, naprawdę trzeba się nagimnastykować, trzeba go zanęcać robaczkami, rybami rzucać, no i przez parę dni czekać, aż podejdzie. Na jeziorku, czyli od strony? Od strony Pozamcza, od strony zamku, tam od tych schodów, co tam jest naprawdę atrakcyjne miejsce. No i w ogóle ten zamek, to wszystko tak pięknie, te drzewa tak rosną, ta jesień jest śliczna, że to, aby pójść tam na spacery. No i można sztabil nazbierać, piękny sztab jest. A co trzeba zrobić, żeby móc wędkować na Bychowskim Zalewie? To po prostu trzeba zdać egzamin, opłaty zrobić, prawda? I jak dostaniesz książeczkę, dostajesz pozwolenie, które pozwala na wędkowanie u nas w zalewie. To kosztuje 190 zł, ale jest atrakcja, no i sporo jest, ponad 230 osób, prawie 300 nieraz jest wędkarzy i tak dalej. No dobrze, dziękujemy panu bardzo na razie. Mam tutaj jakieś sygnały bardzo apetyczne. Wielka micha, pełna makaronu. Tak, już prawie gotowy. Można próbować. Pachnie cudnie. Za chwilę będą państwo mogli posmakować tego makaronu. Opowie nam pani skąd grzyby? Skąd? Z podbychawskich lasów. Oczywiście, tak jak temat dzisiejszego wydarzenia. Grzyby z podbychawskich lasów, makaron pewnie z mąki, z bychawskich, tych z lubelskich wyrobów także. Także wszystko regionalne, nasze, smaczne, apetyczne. Poczęstuje nas pani, rozumiem, tym makaronem, tak? Oczywiście, oczywiście. A czy to jest pani pierwszy raz pani przyrządza taki makaron, czy już pani to robiła? No, robię wiele razy, tylko takie grzybki prosto z lasu są lepsze. Te akurat były mrożone, bo już po prostu się borowiki skończyły. To bardzo dziękujemy i czekamy na ten smak, żeby go popróbować. Drodzy państwo, ja widzę, że państwo potrzebują porozmawiać ze sobą. I chyba muszę państwu jakiegoś zajęcia takiego dostarczyć, żebyście mogli teraz ze sobą chwilę porozmawiać, żeby za te 5 minut, czy tam 7 na przykład, żebyście mogli jeszcze trochę posłuchać. Zadanie jest bardzo proste, a mianowicie musicie, tak jak siedzicie przy stolikach, wytypować jedną osobę, jedną. Halo, czy mnie słychać? Słychać się! A co powiedziałam? Jedną osobę wytypować ze stolika. Tak, pomyślcie sobie, która osoba jest godna tego, żeby reprezentować stolik. Jeżeli już wiecie, to bardzo proszę, żeby ta osoba podeszła tam do tego stołu takiego wiejskiego, tutaj przy wejściu. Stół wiejski przy wejściu, półka niżej, nie ta górna, tylko ta dolna. Dolna półka, zapamiętajcie, dolna. Na tej dolnej półce jest trochę różnych gadżetów, nazwijmy to tak. Macie sobie wybrać sześć przedmiotów, jakie tam znajdziecie, co wam przyjdzie do głowy, plus cztery długie patyczki i 10 wykałaczek. Czyli tak, 6 elementów, 4 długie patyczki i 10 wykałaczek. Będziecie musieli z tego zrobić jakiegoś stworka, ludzika, coś takiego, co kojarzy się z jesienią. I to będzie ten wasz czas na to, żeby sobie porozmawiać, żeby nadmiar energii, że tak powiem, wyładować, żebyście mogli za chwilę znowu posłuchać tych osób, które tutaj mają coś dla państwa do przygotowania. Tak? Reprezentanci stolików, bardzo proszę. Bardzo proszę. Pierwsza już jest, proszę o prezentację tego dzieła. No chyba prezentować nie trzeba. Jak państwo myślicie, co to przypomina? Na 4 litery. Na 4 litery.
No głośniej, na 4 litery. Ktoś tam mówi dobrze. Wolno przyleciał. Też chce się ugościć, skorzystać. Podniebienie tutaj. To była, proszę Państwa, taka zmyłka, ale czujność, naprawdę brawa za czujność. Z wykrzyknikiem, mol z wykrzyknikiem. Mol z wykrzyknikiem. Proszę, to poprosimy Panią tutaj, bo zrobimy zdjęcie. Zapraszamy następną grupę. Co to jest? A to jest taki jesienny polny molik. Mowlik. Wszyscy postawili na mola? No wszyscy postawili na mola. To jest wszystkie, dlatego polny, no bo wszystko do jedzenia tutaj jest. Dobra, dziękujemy. Następna. Co to jest, Jakubie? Kosmomolik, który się zepsuł właśnie. O, ale to miało być coś innego, ja tu podsłuchałam. Co to miało być? Nie wiem, ale wyszło coś takiego i wyszło. Jak przechodziłam tamtędy, koło stolika, tam gdzie Jakub siedzi, to Jakub mówił, że to jest antena Radia Lublin ustawiona w krzakach. A że mamy tutaj reprezentantów Radia Lublin, Magdalena Lipiec-Jaremek i pan Krzysztof Mysiak. No zapraszamy, do następnego. To jest bychawska witaminka. Brawo, to była witaminka. Kto jeszcze? To jest Molanda. Molanda. Molanda, no, no. Już prawie duet. Jeszcze ktoś? Jeszcze dzieci są. A to jest słoneczko za chmurami. Nasze takie bychawskie dzisiejsze. Słoneczko, pięknie. Kto jeszcze? Nasz model przedstawia człowieka po jesiennych wykopkach kartofli, który ma ręce dłuższe od nóg, styrany jest pracą. No, wy co przygotowali. Ale już proszę, bardzo proszę, żebyście pozwolili dziewczynie, jak masz na imię? Agata. Agatce się zaprezentować. To jest jesienny, nowoczesny człowieczek. Pokaż wszystkim. Jesienny człowieczek. Jeszcze ktoś? Wszyscy? A to jest pojazd Molika, zaprojektowany przez Enzo Ferrariego. I właśnie tym pojazdem wcześniej właśnie jeździł Robert Kubica. Jakbyście mogli jakoś tak stanąć, żeby pan fotograf mógł zrobić zdjęcie, to byłoby naprawdę fajne. Ale się napracowaliście, bardzo wam dziękuję. Ale widzę, że to nie pomogło. Szanowni Państwo, ja naprawdę widzę, że to nie pomogło, więc muszę Wam znowu wymyślić jakieś zadanie. Więc jeżeli naprawdę chcecie dzisiaj do domu wrócić, to bardzo Was proszę, żebyście jednak troszeczkę tak stonowali, szeptem rozmawiali, ewentualnie w przerwach.